Siemaneczko, agrohaj, witam was bardzo serdecznie. Zapraszam na podsumowanie miesiąca marzec 2019. Streamerskie podsumowanie. Nie bez powodu jestem w Gwincie, bowiem to w tym miesiącu Gwinta było najwięcej na moim kanale. Widzicie tutaj Skiala, który jest bardzo, bardzo do mnie podobny. I wiele osób też do niego, do niego tutaj przyrównuje moją, moją osobę. Powiedzmy. Troszkę musiałbym się bardziej opalić. Zwał jak zwał. Kochani na kanale Karciano tak jak zawsze było tak tak zawsze zawsze będzie więc nie tylko Gwint nie tylko Magic Gathering Arena w której mieliśmy teraz bardzo 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 fajny fajny event dzisiaj się zakończył w sensie dzisiaj już dzisiaj mamy 1 kwietnia Prima Aprilis ale bądź co bądź mieliśmy duże sukcesy Polaków. Odsyłam Was do fanpage, żebyście tutaj zobaczyli, Piotr Głogowski, Welkanister, vel Piotr, jest drugim Polakiem, jeżeli chodzi o Mythic Invitational, wygrał, wygrał Włoch i jeszcze mieliśmy, jeszcze mieliśmy Urlicha, który zajął pomiędzy 5 a 16 miejscem, tutaj kupę pieniędzy w kartankach jest, więc tak, jeżeli chodzi o mój kanał, karty przede wszystkim, Gwint na pierwszym miejscu, na drugim miejscu Exec for Magic the Gathering z Hearthstone'em. Po 9 kwietnia prawdopodobnie mm. będzie tego więcej. Mam to na myśli Hearthstone'a i po 27 kwietnia Magicka. Wychodzi datek do Magicka 27, a 9 do Hearthstone'a. Oczywiście Gwint nadal będzie na, na głównym miejscu. Dlaczego? Świetnie się w nim bawię. Jest bardzo, bardzo skill'owo i przede wszystkim mega, mega owocnie. Bo duże sukcesy, może i nie, ale sukcesy w Gwięcie osiągam, więc jest nieźle. Jeżeli chodzi o Hearthstone'a, zalogujmy się do niego. Weźmy sobie tą skrzyneczkę. Dawno w sumie się chyba nie logowałem tak się Co 2-3 dni się loguję do, do hs robię kwesty. Więc takie mam podejście teraz do Hajasika, ale przyjemnie mi się też w niego gra. To nie jest tak, że nagle przestaje grać, i musi być wszystko 01kowo, tak? Broń Boże, nie traktujcie tego w taki sposób. Na kanale też również jest Diablo, obecnie więcej tego Diablo 1 niż Diablo 3. Zajmujemy się głównie modem Belzebub. W Diablo 3 ogłosili zaś 17 sezon, w którym się nic nie dzieje. Znowu te same flaki z olejem, a w Hartsonie znowu ten sam odgrzewany kotlet, którego lubimy jeść, ale pytanie. Jak długo? Eee, widocznie się Blizzardowi opłaca, tak? Bo Activision Blizzard w 2018 roku zarobił 7,5 miliarda dolarów. Chyba się nie mylę, jeżeli tak było. Musiałem skoczyć po CD Action, w którym czytałem o tym, o, o tym ostatnio, ale były to rekordowe kwoty. A właśnie, przy okazji udało mi się wbić legendę. W tym miesiącu skarcianych sukcesów udało się wbić po 4 dniach Tryhardu Prolader, czyli taką legendę w Gwincie i właśnie legendę w Hearthstone <laughs> też przy jakimś tam Niezbyt dużym zaangażowaniu. Więc tak po prostu niechcący. W Magicu jeszcze nie wbiłem Mythika. Możliwe, że dlatego, że zostałem sobie tą motywację do Mythika na miesiąc, w którym będę przygotowywał się do Twitch Rivalsów, żeby bronić tytułu Twitch Rivals Championa. No ale to jeszcze wszystko przed nami, jak będą zapraszali na następne, to wtedy na pewno będę, będę was informował. O, fajnie. Grywalne karty. Czyłoby na pewno? Worgen chyba nie był jakoś super gwałtowny. Automaton na pewno grał w od Właśnie Baku i Gen żegnamy. Przechodzą do standardu po roku razem z nami. Więc przenoszą ich do tego, do, do Halisław. A tutaj mamy Kul Tirasa. Ok, fajnie, tak jakaś ten. Jakaś kotwica. Bo ładny, bardzo ładny karbak. Nie widziałem go wcześniej. Zgrywalnych kart epickich niestety Lasogników grywalną kartą nie jest, więc po prostu daście. No fajnie, fajnie. Przyda mi się, było akurat na, na Hearthstone'a nie byłem w stanie znaleźć pieniędzy. Nie byłem w stanie kupić sobie pro... pro, pro um, Boże, jak to się nazywa? No tego, tego preorderu. <laughs> Miesiąc, marzec, trzeba też to zaznaczyć. Jak są sukcesy to się chwalę, jak są porażki również trzeba o tym mówić. Nie, nie ma co zamiatać rzeczy pod, pod, pod dywan. Nie wiem, czy na to miało wpływ moje zwycięstwo na Twitch i Walsach, ale wiecie, że, że nagrodę z tych Twitch i Walsów przekazuję w większości na cele charytatywne. Zwał jak zwał, w marcu nie spełniliśmy Donate Gola, był on ledwo w 50%. Biorąc pod uwagę opłaty i podatki, była to moja nie wiem, czy porażka na pewno, nie, na pewno była to lekcja. A na pewno była to dosyć mocna lekcja pokory i, nau i nauki, jako, jako full time streamera. Możliwe, że było to związane z tym, że zacząłem streamować więcej Gwinta, ale community Gwinta już też się fajnie rozwija. E, fajnie już ludzie zaczynają też wspierać i e, przy widowni średniej ponad 200-220 osób e, tych donatów pojawia się no, troszkę więcej. Troszkę więcej i na pewno jest więcej subów, więc bardzo miło z tego powodu. Dziękuję właśnie wszystkim osobom, które wsparły mój kanał. E, warto też zaznaczyć, że że jeżeli chodzi o, o samego Gwinta, to, to też tutaj jest duży, duży, duże wsparcie ze strony Redów, jakieś tam właśnie beczki czy coś tam dostaliśmy od nich. To jak zwał. W hajsie nie byłem w stanie sobie pozwolić na kupno preorderu, bo byłaby to połowa kwoty, nie, no chyba jedna trzecia tego, co zarobiłem w tym miesiącu, więc marne pieniądze za 12 godzin pracy, a jak zwał 50, 80 euro tutaj sobie nie mogę pozwolić na ten, na ten, na ten, na ten preorder, ale może na tym by się udało, zobaczymy, mamy czas chyba do 8 kwietnia do kupienia, no nie, dostępna karta będzie przed 30 kwietnia, nie do 9, 9 ogłosili, że będą, więc może, może kład początek miesiąca będzie, będzie lepsiejszy, zobaczymy. Z o, jak w Hearthstone przyda mi się dust, przyda mi się gold, bo mamy 5000 golda, więc zawsze jakieś tam paczuszki będą. No i tego dustu też jest 3200, więc jakoś, jakoś, jakoś powinno być. Kochani, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o stream, bardzo fajnie się rozwija community Gwinta. W każdym w sumie community karcianowym, karcianym, karciankowym staram się jak najbardziej być aktywny. W Hele się ostatnio najmniej. Chyba zrozumiały, nie, musicie, nie muszę się z tego tłumaczyć, w Gwincie i w MTG jest dobrze, chociaż MTGA bardzo wolno się rozwija, ale moje streamy z MTGA najczęściej w niedzielę i we środy przede wszystkim, stały punkt. Zapraszam też z tego miejsca do Urlicha, zaprzyjaźnionego progamera Magicowego, który zajął właśnie to 16, To też streamuje, Kanister też streamuje, tylko że w języku angielskim, Urlich w poniedziałki, wtorki i czwartki streamuje głównie Magica. Tam też szedźcie jego fanpage, jeżeli Was interesuje ta gra. A w Gwincie, Karciana Gildia się rozwija, Mam jakieś propozycje. Yy, bardzo możliwe, że też w przyszłości będę współpracował z CDPRED jakoś, jakoś jakoś bardziej zakrojony te w, w, w zakrojonym temacie. E, więc yy, stream się rozwija, pozytywnie. A czasami z sukcesami, czasami z gorszymi miesiącami, czasami z lepszymi. No, były takie miesiące, w których 2 czy 3, 3 Donate Gole robiliśmy, tak? Więc taki jeden gorszy miesiąc w roku zawsze się zdarza i to był właśnie marzec 2019 roku. Um, wiem, że wiem, że na pewno na pewno są tam też ludzie, którzy cały czas regularnie wspierają ten kanał, więc zależy wam na tym, żebym dalej kontynuował swoją pracę jako full time streamer. Zacofam z tego miejsca. Dziękuję. Dzięki za oglądanie! Jeżeli się podobało, wiecie, co macie robić. Do zobaczenia w następnym nagraniu. Trzymajcie się! Cześć!